Muzyka, bardzo, bardzo lubię. Szanuję takie dwie piosenki z przedszkola. Lubię. Kiedy pierwszy raz usłyszałam Marylę Rodowicz, to naprawdę spuchły mi lędźwie. No, niewątpliwie najcenniejszym jest okres początkowy King Crimson, kiedy oni jeszcze w tym garażu pracowali, kiedy jeszcze nie do końca wiedzieli, kto na czym będzie grał. Nasza pierwsza trasa to było to. To było super przeżycie. Zupełnie nic nie pamiętamy. No, muzyka, no jakby jest to początek mojej traumy. To, kiedy zobaczyłem, że zespół Led Zeppelin zżynał ode mnie utwory, musiałem się leczyć. <grym> Najbardziej ja lubię te piosenki, które mój misiaczek puszcza, jak jemy, na przykład Pierogi. To on bardzo lubi takie piosenki puszczać. Muzyka to moje życie. Nie mogę żyć bez muzyki. Takich truizmów o muzyce słyszeliśmy bardzo dużo. Ale czy ktoś z Was zadał sobie to, żeby poznać historię fonografii? Zapraszam serdecznie. Muzeum w Niepołomicach odpowie na wszystkie wasze pytania i pokaże wam wiele ciekawego w tej dziedzinie. Sala pierwsza to oczywiście sam początek historii fonografii. Proszę państwa, piękny XIX wiek. Właściwie rozwijają się wszystkie dziedziny przemysłu oraz nauki. Człowiek w końcu spełnia swoje wielkie marzenie. Udaje się zapisać dźwięk. Czyli drgania, słupa powietrza. Marzenie spełnione, ale od razu przepiękna historia konfliktu dwie szkoły zapisu dźwięku. Jedna to fonograf pana Edisona, znanego wszystkim. Przy okazji, zachęcam do zapoznania się z historią działalności tego pana, bo właściwie jest to historia permanentnych konfliktów z innymi firmami zajmującymi się wynalazkami, oraz Właściwie przypominający współczesny gramofon e, wynalazek pana Berlinera. Tutaj niewiele się zmieniło, to przetrwało do naszej epoki, proszę Państwa. No nie mogę sobie odmówić rozkoszy posłuchania tego uroczego trzasku płyty. Bez prądu. W Muzeum Historii i Fotografii nie mogło oczywiście zabraknąć instrumentu typu Polifon. Na przykład pozytywka. Zasada działania jest prosta. Może urządzenie to nie odzwierciedla drgań słupa powietrza, tak jak to w wypadku fonografu. Ale zapisane są tutaj wartości nut, jeżeli chodzi o wysokość. Tutaj mechanizm powoduje ich odzwierciedlenie na strunie, no i melodyjka. Gotowa. Właściwie to urządzenia tego typu znalazły zastosowanie w zasadzie działania instrumentów typu MIDI. A każdy z Was może oczywiście nabyć w sklepie z pamiątkami przepiękną, malutką pozytywkę, na przykład z Hejnałem z Krakowa. Szalone lata 20. Proszę zwrócić uwagę, że każda sala w muzeum dokładnie odzwierciedla epokę, jaką opisuje. Tutaj. Art deco, przepiękna stylizacja. Również, jak widać, gramofon pewnie wkroczył na salony. I tu zwróćcie uwagę, jak sprytnie w tym modelu rozwiązano głośność. O, proszę bardzo. Siar, ciszej, głośniej, ciszej, głośniej. A tak przy okazji, to czy wiecie, czym się różni gramofon od patefonu? Niektórzy badacze uważają, że największym katalizatorem rozwoju cywilizacji była możliwość. Przesyłania informacji, na przykład za pomocą głosu ludzkiego. I tu pojawia się nam nowy gracz na arenie radioodbiornik. Pojawia się nowy wynalazek, no to i nowy konflikt. Tym razem pan Marconi sprzecza się dość poważnie z panem Teslą, ale to już sobie sprawdźcie. Wojna zagmatwała losy cywilnej radiofonii. Jednocześnie radio w służbie wojska zmieniło losy wielu bitew. Czy potyczek. I tu, proszę Państwa, ciekawy wynalazek. Otóż źli Niemcy zabronili trzymania radioodbiorników w domach. Natomiast Polak potrafi. Zobaczcie, to urządzenie do elektroterapii odpowiednio przerobione mogło działać jak radioodbiornik. Na przykładzie tej amerykańskiej radiostacji idealnie widać proces miniaturyzacji. No, bo przecież wystarczyło kilkadziesiąt lat, żeby to spore urządzenie nam się mieściło w kieszeni. Ta sala pokazuje rozwój techniki fonograficznej w czasie lat 50. i 60., a naprawdę wtedy dużo się działo. W tej sali widzimy całą plejadę magnetofonów szpulowych. Nowe medium które dało przeciętnemu Kowalskiemu możliwość zapisania w domowym zaciszu dźwięku. Co prawda patent z roku 28, ale masową produkcję rozpoczęto w latach 50. Telewizja. O telewizji to ja się wypowiadał nie będę, bo jak wiadomo telewizja kłamie i generuje mnóstwo konfliktów. Natomiast w tej części ekspozycji warto zwrócić uwagę na stylistykę odbiorników telewizyjnych oraz na rozwój technologii. Technologii, którą wymyślił pan Baird, natomiast ja coś czuję, że Tesla miał to w głowie. Lata 70. To oczywiście budownictwo z wielkiej płyty gierek i magnetofony kasetowe. Ta styluwa, ten dźwięk. A propos dźwięku, to nie sposób nie wspomnieć o tym, co mam za sobą czyli meblościanka i ta porcelana dzwoniąca. Legenda głosi, że kto bezszelestnie dojdzie do końca meblościanki, temu nie wybuchnie telewizor Rubin. Jest. Telewizor Rubin. Klasa sama w sobie. Chyba nawet jego twórcy nie do końca wiedzieli, co się dzieje w środku. W każdym razie jego włączaniu i wyłączaniu towarzyszyła spora dawka emocji. Aha, twórcy muzeum poszukują pomysłodawcę idei, aby stawiać na nim serwetkę i kwiatek. Jak u babci. Lata osiemdziesiąte. Muzyka wychodzi na ulicę. Lans, szpan, mobilność i polski walkman kajtek. Tak to wyglądało. Żarło baterię, niczym rekin, ale działało. Wszyscy wiedzieli, że my słuchamy muzyki. Piękny czas i oczywiście apogeum, płyta kompaktowa. To niesamowite, że ten prosty element potrafił służyć również jako biżuteria czy antyradar. Oj, proszę, ja ciebie, on wymienił ze mną kasetę. Tak, tu oczywiście, aha. Przepraszam, muszę kończyć. Nie, nie mam pola. Lata 90. Tutaj w muzeum, no to ta sala jest istną świątynią sentymentu. Mamy tu wszystko, czego trzeba. Ja wtedy słuchałem muzykę z Kasią. To była moja ówczesna dziewczyna. Dwa na jeden, wolniaczki. Musicie tu przyjść i sobie po prostu usiąść i powspominać. Bo również w fonografii działo się wiele ciekawego. Format mini-disk, dat. No i pojawienie się barbarzyńcy dźwięku. MP3. Zwróćcie uwagę, że to jedyna technologia, która cofnęła zapis dźwięku, jeżeli chodzi o jakość, o parę szczebli. MP3. Styd. Kurczę, folia mi się na pilocie przedarła. I na sam koniec zwiedzania muzeum. Wisienka na torcie. krem de la creme. Prawdziwa spiżarnia z muzyką ponad 3000 płyt gramofonowych. Rock, metal, reggae, kabaret, muzyka klasyczna, bajki. Gdyby Zygmunt Freud znał płytę gramofonową, na pewno uznałby ją za motor erotycznego postępu.